Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol. Kontynuujemy misję z poprzedniego odcinka. No dobra, no już lecę za nimi. Musieli niestety troszeczkę polecieć dalej. Tak właściwie ja musiałem poczekać. No dobra, ale pajka sobie wezmę. Przynajmniej będę szybciej u nich. Nie wiem, czy aż tak bardzo znowu szybko. Czy też bardzo szybciej, ale na pewno bardziej niż po prostu lecąc z papcia. No, jak to się sprawuje w boju? No niezbyt dobrze niestety. O kurde. No nie. No nie, to nie było dobre. To nie było wcale dobre, Piecho. To co teraz zrobiłeś, więc obczajmy innych. Nie, dobra, revive, dzięki. No i tam minotaury same. No przecież jaki obstrzał tam jest. Kurde. A kiw macie mojego spera. No chociaż troszeczkę go zgarnęli, delikatnie. No ale przy pocięto życiem, no i te hydry jeszcze. Te hydry tam z prawej, no przecież niech, kurczę, szlak tą misję weźmie, nie? O, jest trudna. A, jeszcze go potrącił, tak po prostu. Ej, one poznikały, czy pozabijałeś ich? Nie, jeszcze tu jest jedna. No ale chodź, chodź. Jeszcze raz, jeszcze raz. Ej, czy ona zagdakała jak kura? Ta maszkara, serio. Nie, no dobra, to ja polecę z porołkiem. I będę was osłaniał później ze snajpy ewentualnie. Ej, ale fajne tereny nawet, takie jaskinie. Takie tunele wydrążone w skalę. A? No dobra, ale niestety tym teraz sobie nie postrzelam. A kurde, ale tam przy... shit! To nie może stać w miejscu, to na pewno. Ale też moment, czy dorzucę? Tak jest! Ale chyba nie trafiłem. Dobra, ważne, że teraz strzelam i trafiam. Troszeczkę chociaż. Okej, ale dolećmy do nich. Albo nie. Weźmy to najpierw. Mogę wejść do wody? Pewnie, że mogę. Oj, ktoś tam potrzebuje revive'a. Jesteś w stanie mu go zapewnić? Panie Melkor, tak jest, dobra. On dalej tu jest, gdzieś się kręci. Aha. A to pozwolicie, ja tutaj wejdę na górę. No. Rakieta niezmarnowana w żadnym wypadku. Tylko teraz bezpieczna odległość, najlepiej jakaś skała by się przydała, za którą mogę się schować ewentualnie. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce akurat. Ta wnęka. Ej, ale w sumie może to jest właśnie najlepsze miejsce. Stąd powinno mi się udać go rozwalić. No chyba, że... No nie. Jednak nie, bo on może wstrzelić się jakoś w to miejsce. Na przodowanko. Dobra. Jeden zginął, a tam widziałem jeszcze drugiego, a tam jest jeszcze trzeci. No tak. No tak. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Wręcz przeciwnie. Wszyscy mówili, że będzie trudno, bo to jest ostatnia misja. Z tamtych czterech do wyboru. No można po prostu obstrzelać go jak leci. Dodatkowo jeszcze rakieta, ale to za chwilę. No bo nie chcę trafić, kurczę, w osłonę. Bo on jest immune na takie strzały. Ale dobra, a może Raxą go tak na przykład potraktować? No coś tam wzięło. To jest czuły punkt, jest główka. No oj, shit. No. Panowie. Możemy spokojnie lecieć dalej. Ale najpierw podniosę naboje. Bo szybko tutaj naprawdę ubywają. Naprawdę bardzo szybko. Dobrze, dobrze biegniemy. Tak, dobrze. Oj, żeby się nie okazała ta misja trzyodcinkowcem. Winter's Run. No i też żebym na przykład nie zatarł i nie zawiesił się przy ostatnim bosie. Dobra, Minotaur, cholera, zdążę włączyć tarczę. Akurat teraz, nie? Akurat teraz. O shit. No nie wiem, czy się przeniósł, ale uciekam stąd. Ej, tu... No, mogliśmy ich zostawić. Może ze sobą się, kurczę, naparzali. Między sobą tylko i wyłącznie. Ej, dobra, nie poleciałem za daleko? Chyba nie. Okej, ktoś za mną? Jakiś peleton? Nie. Spokojnie, więc dragi. Okej, hedy, hedy.
Dobra, pięknie. Ale teraz jeszcze tego, bo widzę, lutuje do moich. No plus kapitan jeszcze do rozwalenia. A może tak granatem go? Kurczę, oczywiście się musiał przemieścić, a jak żeby nie, a jak żeby inaczej. No, dobra, super naładowany. Zaraz trzeba będzie go wykorzystać jakoś. Należycie. Ej, ale tu jest fajna jaskinia. Można tu wejść? O cholera. Dobra, ale parę light orbów jest, więc jak ktoś chce, to zapraszam. Oszyt. Oszyt! Ej, a mnie głupi szank rozwali. No, oby nie, oby nie. Tu na górze! Kurde! Fuck! Jest coś zielonego. Dobra, a, podniosłem, ale czy to było warte tego? Nie, bo to były zwykłe beznadziejne papory. Podnieśmy jeszcze, dzięki. Melkor to jest chyba najlepszym zawodnikiem z naszej trójki. No, ale kurczę, Piero, teraz skromnością się popisałeś. Ej, nie, ale widzieliście, ilu ich tam było? Oj, chyba naprawdę zrzuciliśmy się na zbyt głęboką wodę. Tych kapitanów to jest, widziałem minimum z trzech. A zabójstwo chociażby jednego jest naprawdę ciężkie. Ale nie poddaje się. Z natury, więc teraz tym bardziej. No nie, no nie, nie, ale tak nie będziemy marnować strzałów. Dobra, teraz zmarnowałem całą serię strzałów. Akurat. Ej, dobra, light orby, ale gdzie? Pewnie tam, koło nich gdzieś. Aha, nie, nawet nie. Dobra, moje pytanie. Gdzie są te orby? Czy leżą gdzieś tu? Czy to ważne? Grałem mu pod nogi. W miarę możliwości oczywiście. No i tamten z dystansu, kurde. Kapitan ze snajpą, czy ja dobrze widzę? Tam? Nie, to zwykły kurczę wandal. Ale takimi unikami to tam długo nie pożyje. No kurde. No nie wierzę, żebym musiał marnować strzały ze snajpy na głupich szanków. Tego jeszcze nie było, ale... No właśnie, draga jak najbardziej można rozwalić. No gdzie oni są? Tam. Dobra. Ach! No! Ej, nie zabił go headshot! No to to już jest oznaka, że naprawdę jesteśmy teraz na grubym hardzie. Aha! Dobra. Nie wiem, czy to był mój headshot, czy tego gościa, ale chyba mój, bo... Critical akurat ja mu zadawałem w tym czasie, a główka odpadła, więc no to by się akurat ładnie połączyło w całość. Coś pościągasz? Nie, bo się oczywiście nie zbliżą teraz, ale ja mam supera jeszcze. Chyba nie trafiłem. Nie wygenerowałem żadnego light orbu, więc nikt tam nie zginął. Ale mam nadzieję, że przynajmniej tarczę mu ściągnąłem, no. No ej, no teraz kompletnie już ściągnięta, więc trzeba go wykończyć. No ale, no ej, co tu było? Dragi nie strzelają granatnikami chyba. Environment hazard. Nie wierzę, beczka mnie rozwaliła, ta, która tam po prostu sobie leżała. No nie, kurde. Ej, dobra, dzięki. Nie spodziewałem się tak szybkiego revive'u. Pięknie. No teamwork widzę idzie na całego tutaj. To gdzie teraz? Release the Arcan Priest. Tam. Okej, okay. I to chyba będzie miejsce, gdzie będziemy się musieli bronić. Tak mi się wydaje przynajmniej. Sure, this is a good idea? No wręcz przeciwnie, jestem pewien, że to jest zły pomysł. No właśnie, takie coś mnie chyba rozwaliło poprzednio. Czy to jest niebieska magma? O mój Boże, jakie to musi być gorące. O cholera! A ja tu się kurczę zaklinowałem! Więc ale będę szybkim pierwszym trupem chyba, albo nie? No nie! Dobra, ściąć. Bum! No nie, czemu to nie eksplodowało? Ile szanków? No pfa! Niech to szlak! No dobra, raczej nie ma co liczyć na revive, więc ja tutaj sobie robię szybki checkpoint. Shit! Ej, ale się zrobiło krucho. Bo jeszcze doleciała kuleczka i mnóstwo szanków oprócz tego zakapiora. A ten zakapior dalej gdzieś tam biega. To jest totalny hardcore.
Dobra, dobra, cicho, żyje, żyje. Jest, ej! Dobra, jest ziom. Do rozwalenia. Same heady. Za 63 niestety tylko. Ale lepszy ryc niż nic. Póki nie zauważa mnie. O kurde, dobra, już zauważył. Już mam przerąbane? Nie, jeszcze nie. Spokojnie, spokojnie. Może się przyniesie w mój granat? Nie. Dobra, tam jest potrzebny kolesiowi revive. Spokojnie, zaraz to zrobimy. Przynajmniej spróbuję. Nie? Dobra, chyba nie ma co. Oj, chyba nie ma co. Oszyt! 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 O nie! Jeszcze szanki! Blokują mi drogę ucieczki! A może jednak? Dobra, udało się uciec. Udało się uciec, nie wierzę. Dobra. Tarcza zregenerowana. Ej, nie spodziewałem się nigdy, że będę bał się szanków. A tutaj, kurczę, trzeba się ich bać, bo jak są w grupach, to jest naprawdę do kitu. Gdzie on jest? O, shit! O, no, 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 no. Dobra, po pierwsze to nie zginąć. Może tą kuleczkę chociaż, kurczę, ściągnę. No. Gdzież tam, kurde, w życiu? W życiu nigdy. O, jeszcze z tamtej strony. Kolejne szanki. Zgadłem? No ba. Ilu? Nie, no nie miałeś tam wskoczyć. Miała być tylko jedna seria i tam na dół miałem spaść do jaskini. Kurde, i uciekać. No nie. No nie. Żeby nas nie skonsumowała ciemność zaraz. Żeby nas nie skonsumowała. No jeszcze tam jest moja kulka na górze. A do numer jeden już tu biegnie, ale on nie wie, że to jest pięciu szanków chyba. A może wie. Dobra, teraz już raczej wie, bo zaczynam do nich strzelać. No i poszedł super, okej. Jakieś light orby są niby, ale koleś serio nie biegnij, bo już zespawnowałem się sam. Ale wypadałoby teraz, żebym ci pomógł. W jakiś sposób. No, może nie konkretnie tak jak teraz próbuję, bo to się głupio na mnie skończy pewnie. Ale wypadałoby rzucić chociaż głupi granat. Ach, kurde. No nie wierzę, taka okazja się nie trafi już? No pff. Nie, dobra. To było mega głupie, ale chciałem zobaczyć, czy cios piąchą go jakoś bardziej zdenerwuje, czy coś może. No nie, ale już teraz wiemy na 100%. Nie ma się co do niego zbliżać, do Aksora. Księdza, kurczę, Archonu, cokolwiek to jest. Czy Archon, czy Archon, może faktycznie. Oj, dobra, zgarnął jeden strzał od największego zakapiora i to przeżył, nie wierzę. Może tego rozwalić? No inaczej, wypadałoby go rozwalić w pierwszej kolejności. No, Melkor ucieka. Ja mu się nie dziwię, ja tu głównie uciekam teraz. Ale okej, okay, pewnie nie będę miał już okazji wykorzystać tą snajpę, więc teraz trzeba po prostu ją wykorzystać. W oczko. Nie, nie, nie i nie, cholera. Dobra, bylebyśmy nie zginęli tylko. Małe strzały mogę dostawać, nic się nie stanie. Jest oczko po raz pierwszy, ale za okrągłe 500. Ej, shit, ale kurde, szybko się pojawił. Za szybko. No jest i kulka, a ja oczywiście granat zmarnowałem, bo jak żeby inaczej. Ej, nie biegnie za mną chyba, nie? No, dobrze. Dawaj na górę, dawaj na górę, dawaj na górę, dawaj na górę, no. No nie, kurde, nie na górę. Okazuje się, że wcale nie na górę. Dobra, dawaj szanka. Wciągnąć, tylko energy drain, energy drain. Lepuj. Nie, tu jest zamknięte. No. Najgorsze miejsce na śmierć, bo teraz jak ktoś będzie chciał mnie zrewajwować, to nie ma nawet później gdzie szybko uciec. No, koleś, to się chyba nie skończy dobrze. A jednak. No dobrze. No dawaj, tu. Dobrze, dobrze, dobrze. I na górę. Bo tam szanki są tylko. A z szankami ja sobie daję radę. Tak jakby. No dobra, jednak wcale nie. Jednak kurde, wcale nie. Nie wierzę. Durne szanki, no kurde, kto by pomyślał? Nie, dobra, zaraz mnie zabiją. A przeładuj, szybko. Raz, dwa, no. No okej, okay, dobra, na trzy serie w sumie padają. Okej, okay, szanków już nie ma. Więc ja teraz spokojnie mogę wyciągnąć sobie snajpę. Oj, gdzie oni są? Tam jest jeden. Drugi jest gdzieś tam, ale gdzie jest przeciwnik nasz? Największy zakapior. Myślę, że się tam zahaczył gdzieś. Nie, jest tu, dobra, bam! W locie. Piękny strzał, ale mógł być w główkę. Mógł być w główkę, by było nawet lepiej. Jest rakieta, okej, okay, to trzeba wykorzystać.
Musi polecieć w niego. No. Bam! Tak jest. Niezmarnowana. Granat też dostał. Tak jest. No znowu kupię pieprzone szanki. Dobra, ucieczka. Run like hell. O, coś dobrego. Trajan C. Chyba... Ej, to jest chyba dokładnie ta sama snajpa, z której ja właśnie w tym momencie korzystam. Ale nie wiem, to się zaraz sprawdzi dopiero. Ej, no tamtego można było rozpieprzyć. Jak? Kolejny Harzer Invitor, czy ten po prostu się zregenerował? Nie! No! Skąd miałem wiedzieć, że on tam jest, no? Że tak się przyczaił. Ale no nie mówcie, że mu się regeneruje zdrowie, bo to by było grubo, grubo nie fair. Grubo, grubo nie fair. Ej, ale się zakradł do mnie. Dzięki. Dobra, idę się szankami zająć. Bo to potrafię. Względnie oczywiście, względnie. Bo jak one tak latają, to jest naprawdę ciężko mnie trafić. No, zwłaszcza jak ich jest tylu. Ile śmierci, nie? Ile śmierci, a w ogóle, ej, cel jest tam dalej. Tam był nasz cel. Tu. Widziałem cień. Okej, okay. Wszystko u mnie pewnie. Trzeba uciekać. No znowu szanki! Dobra, tutaj. Tu jestem bezpieczny. Tak jest, dobra. Tam, ej, tylko szank. Z tym ci mogę pomóc. Ups. Dobra, nie, to tam już może nie stójmy. Odsuńmy się na odpowiednią odległość. Okej. Okay. No przecież gdzie ty się zahaczyłeś teraz, do jasnej cholery, no. Okej, okay, tu już będzie bezpiecznie, na pewno. Snajpa przeładowana, BOOM! Shangras. Jest i super. Oczko centralnie. Znowu centralnie, ale dobra, może lepiej w bossa. Tym superem. Tak jest! Dobra, zachwiało go, jestem w ciężkim szoku, że cokolwiek go może zachwiać. Oczko. Kurde no, drugi strzał tylko. Miały być wszystkie. Echo. Wow, wow, wow. Spokojnie, spokojnie. Nach, chyba skała. Skała chyba zgarnęła ten strzał. Gdzie jest latająca kulka? Jest tam. No ale wychyl się. Bum. Ach, słabo. Co jest? Coraz bliżej. No, oczywiście teleportacja w takim momencie. O, shit. Bum. Headshot. No, to dobra, to schowałem. Szanki. Aha. A, dużo szanków. Za dużo, BUM! No daj mi zdrowia trochę. Aaaa! No nie wiem, czy kurczę mnie zespawnują. Nie powinni, nie powinni. Serio, oni teraz powinni tylko się chować. Tylko i wyłącznie. No naprawdę, moje życie jest mniej ważne od powodzenia misji, serio. Dobra, więc tak szybko sprawdźmy. Czy jest lepsza od... Nie, nie jest. Ale moment. Nie, dobra. Tutaj. Też nie. Tu. Też nie. Dobra. O, shit, ja już żyję dawno! Ale cud, że nie zginęłem. Serio. Dobra. No nie, no tu kulka się czai na dole. To gdzie ja mam uciekać? Nawet nie mam gdzie uciekać, ludzie. Przecież to jest, kurczę, pomieszanie z poplątaniem ta misja. Ach, dobra. No nie, no 15 szanków. No tak, a jak żeby inaczej, a jak żeby inaczej. Ja nie wiem, czy oni mają jakieś lepsze bronie. Może, nie wiem, ale wiem tyle, że mam teraz jedną rakietę i mogę ją należycie wykorzystać. Najpierw było na tego gościa właśnie. Jeszcze granat, podnóżki. Ktoś tam na niewidce biegł? Nie mówcie, że wandale z mieczami. Nio, przeginka, ta misja to jest jedna wielka przeginka. No i szanki jeszcze, no tak, no tak. A jak żeby inaczej? No fajnie, to teraz nie dość, że muszę uważać na tych, których widać, to jeszcze na tych, których nie widać. Dobra, ale tylko 5 sekund. Jeszcze wytrzymajcie 5 sekund. I się zrespawnuje, tylko zrespawnuje się w tym miejscu właśnie, nie? Nie? O, no przecież, ale co to za respawn, kurde! No przecież, no... Najgorszy z możliwych respawnów, no respawnuje się od razu cała tarcza w cholerę.
Dobra, kochani, kolejny checkpoint. Dobra, jesteśmy z powrotem. Nie dość, że w niewidzialni wandale. O, właśnie tam go widziałem. To jeszcze doszli snajperzy. Więc... No, tak, już widzę, jak sobie damy radę. A może? Bo on naprawdę nie ma aż tak dużo zdrowia znowu. Tamten wielki zakapior. Dobra, głupi. Głupi pomysł. Bardzo głupi pomysł. Cholera, został jeden. I ucieka przed największym kolesiem. Przed największym zakapiorem. Nie, no nie, nie, nie rób tego. Nie! Ej, kurde, udało mi się. Nie wiem jak. No, ale nie mogę tego zmarnować teraz. Nie mogę tego zmarnować. No, uciekaj, 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 no. Dobra, tylko przeżyć. Samo przeżycie to już jest, kurczę, sukces. Chociaż przez chwilkę. Dobra, pójdzie revive. Dobra. Jest świetnie, jest świetnie. Oj, gonili cię! Koleś! Aaaa! No, na 5 piąt tutaj, na 5 piąt dosłownie. No, co to miało być, nie? Tuż po respawnie, nie? Tuż po respawnie, tuż też nie. Nie po respawnie właśnie, po revive'ie. Mnie gość się ożywił. A Melkor, dokładnie, bo on ma dobrą taktykę, on robi kółeczka, skacząc nad szankami nad wszystkich. Po prostu. To jest dobry sposób, bardzo dobry sposób. To jest 5 sekund zostało mi. Tylko 5, więc nie zgin. Tylko tyle. 2, 1, okej, resp. I revive od razu, no i nie, jednak nie. Ale tylko dlatego, że nie był potrzebny. Aha, okej, okay, okej, okay, dobra, zróbmy tego. Dokładnie, biegajmy w kółko. Ej, ej, ej. No. Ej, a on co jest? No, że on nie ma paska zdrowia. Zmiana. O, shit! Dobra, granat i ucieczka. Okej, zobaczymy, czy jego sposób się sprawdza. Na pewno. W moim przypadku. Choć cholera nie wydaje mi się, co to jest na górze. Snajper? Ej, pewnie, że snajper. No i szanki! Kurde, nienawidzę szanków! No, aaaa! Melkor, jak będziesz robił kółeczko, to jestem tu nieopodal. A nie, dobra, obydwu żyje. Tak, okej. Okay. Oj, to już chyba niedługo. I Melkor chyba też. Melkor, uciekaj! Melkor! No dobra, nie, serio, do mnie nie musicie lecieć. Nie na tym mi zależy, naprawdę nie na tym. Ej, naprawdę, ta misja to jest test moich umiejętności. Serio. I póki co ten test oblewam z Kretesem, ale jeszcze kto wie, może ta misja się uda, koniec końców. Ale nie wiem. Jestem dobrej myśli, ale no kto mnie kurde postrzelił? No i znowu! A na pełnym sprincie byłem! Dobra, dzięki. Dobra, ale tym razem tamtego kurde wandala. Trzeba załatwić. Dobra, zaraz, zaraz. O, shit! Tu z mieczami biegają. Masz to. Jedz mój granat, jedz mój granat. Tak jest. Life drain. Jeszcze jeden. No kurde, no przecież to w ogóle nie... Nie odnawia mi życia. Tam było napisane significant. Czyli znaczące. Znacząco odnawia mi życie. No kurde. Wcale nie jest znacząca różnica. W tym zdrowiu. To jest takie tyci-tyci, więc serio już raczej search będzie tutaj lepszy. Będę po prostu szybciej biegał. Serio. I nawet w PvP. Dobra, to się zmieni, ale na pewno nie w tym momencie. Przy kolejnej mojej śmierci ewentualnie. Dobra. Jedziemy z koksem, jedziemy z koksem. Ale serio, najpierw. No! Kurde, revenge, motherfucker! To trzeba było zrobić po prostu. A tu jeszcze na niewidce. Kilku mieczników. Melkor już biega. Robi kółeczka. Gdzie jest zakapior? Bo już dawno do niego nie strzeliłem. Dobra, tu jest. No spokojnie, tym mnie trafi, to jest po mnie, ale... Czy tym mnie trafić, to naprawdę muszę stać w miejscu. No albo walić superem właśnie. Dobra, 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 spokojnie ludzie, spokojnie. Damy radę, damy radę. Nie, serio, mam dobre przeczucie, bo że jeszcze nie zginęliśmy, to jest jakiś cud. Więc podejrzewam, że ten cud będzie się powtarzał. Fuck! No, to go trochę zatrzymało. Tak jest, dobrze, dobrze, piechol. No!
I oni wszyscy strzelają autoriflami, więc jak trafi mi się naprawdę dobry autorifle, to zostawimy go. Nie, no pieprzone szanki! Dobra, glebuj, glebuj, zmiana położenia, zmiana położenia. Shit! Dobra, będzie revive, będzie revive. Powinien się udać. Tak jest, dobra. Nara, nie mogę tak stać przy tobie, wybacz. Dobra, light orb, chociaż jeden. To amunicję do snajpy, okej, posnajpmy coś. Gdzie jest zakapior? Ktoś jest niby tutaj... No kurde! Ej, nie kumam. Nie kumam pewnej jednej bardzo ważnej sprawy. Był tuż koło mnie, nie trafił. Uciekałem w powietrze, trafił we mnie bez problemu. Czyli naprawdę trzeba zmieniać wysokość. Ej, dzięki. Dobra, revive za revive'a. Nie żebym oczekiwał oczywiście takiego... Co to jest? Aha, to ty. Super. Powiedz chociaż, że ten gran go zabije. Nie? Aha, tu będzie kampił. Nie, nie wierzę. Ale to naprawdę, to jest w sumie jeden cios i śmierć. Wow, co to było? Coś nowego. A wyglądało na Warlocka. Rzut granatem, więc kurde. Nie, spokojnie, zostało mi 5 sekund mi zostało ledwo. Ale możesz w sumie mnie zrewajwować, nie obrażę się. Dzięki. No, piącham go. No nie, panowie, nie zaklinujmy się tutaj w tym pomieszczeniu. Ale nie, do kuleczki nie ma co, serio. Wydaje mi się, że rozwalimy bossa. Bum, 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 bum! Madafaka! Kurde! Nie, to było nawet dobre. O shit, nie, tamto ja się nie wychyla. O nie, kto to był? W sumie nawet nie wiem. W sumie nawet nie wiem, czy mnie to aż tak bardzo interesuje, dobra zmiana broni. No przecież ja tu ginę jak gówno. W kiblu spłukane. Boże drogi. Serio, jakby teraz to się miało skończyć porażką. To na dzisiaj kończę nagrywanie, idę spać i mam to w dupie. Dobra, dobra, Melkor, musisz przeżyć, więc uciekaj, uciekaj, goni cię miecznik. I to nie jeden, ja tylko 5 sekund potrzebuję, 5 sekund i będę musiał zespawnować, no. Dwie, jedna, tak jest, dobra, poszedł resp. Nie musisz do mnie biec, nie musisz do mnie biec, ale... Bam, bam, no co jest, barierkę trafiłem, czy co do cholery, no... Czasami nie kumam, ej, dobra. Dobra, tutaj zdążę. Zdążę. Tak jest, dobra, ale... O co mało życiem przepłaciłem. To ratowanie życia. Dobra. Martwy wandal. No dobra, zapomniałem. Zapomniałem, że tego tak się nie robi z nim po prostu. Nie, nie, nie rób tego, nie rób tego, nie! Jakim cudem on to przeżywa cały czas? Nie wiem. Wow, 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 wow. No! Tamten? On? Jak? Ja pierdzielę tej. Okej. Okay. Kolejny checkpoint. Wybaczcie, bo już naprawdę nagranie będzie się składało z 4 odcinków. Serio. To znaczy z 4 części. Dobra, jesteśmy znowu. Z powrotem. I to już może być końcówka, serio. Albo wcale nie, albo wcale nie. Ale dobra, ja mam granaty, ja mam wszystko. Mogę go obrzucać. Snajpa w łeb. To jest dobry pomysł. Gdzie on ma łeb? Tu! Dobra. Jeszcze parę takich strzałów. I może w serio to będzie już koniec. Może uda się go zabić. Jest! I moim strzałem chyba nawet. No tak jest. Dokładnie. Dokładnie. Ale super. Nie, naprawdę. O to chodzi, nie? O to chodzi. Piękna sprawa, nie? Piękna sprawa. O,
Z każdym się pożegnałem, ładnie, grzecznie, kulturalnie. Ty-ty-ry-ry, na sam koniec jeszcze. Nie chcę nawet patrzeć, ile razy zginąłem i tak dalej. Ej, Blink? Czyli teleportacja mi się chyba uaktywniła. W moim Voidwalkerze. Okej. Requires Hunter Class. No to po jaką cholerę? Ale patrzę, 13 światła, 35 intelektu i siły jeszcze. Nie, next game. Nie mogę zrobić leaf matchmaking? Pewnie, że mogę. Oczywiście, że mogę. I o to tutaj chodzi właśnie. Kurde. Nie, jeszcze raz tego to bym nie cyknął. Nie ma opcji. Nie. Chcę tylko zobaczyć, co tam dostałem w nagrodę i kończymy ten odcinek, bo będzie długi. Zimna modliszka 2.4. No. Ej, wow, moment. Tu wszędzie są jakieś nowe rzeczy. Ale słabsze od moich. Oczywiście nie, te rękawice, które mogę, to nie. Oczywiście są lepsze. Kurde. Ej, moment, co to jest? Enemieski? Nie, dobra, to już było. Ale właśnie, tu się pojawiło coś nowego. A short distance teleport, which replaces glide. Nie. Może jeszcze nie teraz. I tu kolejna rzecz. Nie, dobra, do wieży. Do wieży, piechol. Szybko, szybciutko. Raz, dwa. Dosłownie raz, dwa, uwaga. Raz, dwa. A nie mówiłem, że to będzie raz, dwa? Autentycznie? Nie, dobra, szybko. Enkryptować, kurczę. Chyba rozenkryptować, jak już, piechol. Ja nie wierzę, od tych emocji to już mi się w mózgu chyba coś poprzekładało. Zupełnie. Okej, dobra, co my tu mamy? Cryptic and ineffable? Co to jest ineffable? Pierwszy raz słyszę to słowo w ogóle i widzę na oczy. O, Nemesis Plane 7. Dobrze. I Soros JPS 55. Okej. To jest puls. Ja, jeszcze lepszy od tego i większy magazynek, ale słabszy impact, ale za to rate of fire większy. Smooth in the hand and precise on fire. And the JPS 55 will illustrate your point quite nicely. Dobra, pięknie. Więc sorry, ale to już mogę pożegnać chyba, autentycznie. Ale nie, czy dismantle? Tego nie wiem, ale dobra, to ten scout rifle, no, on ewidentnie dismantle. Więc tak, dalej, tu się coś pojawiło? Nie, tu nie. Ale właśnie, moment. Tu też możemy zrobić to. Niech mi nie zalega. Fusion Rifle, no, won. Moment, która lepsza? Tamta, którą mam, więc ta Vec. To jest tak, Bond. You did not receive the Bond, so you could babble arcane words. Go forth and burn our enemy. A tutaj, those orders most closely allied with the Titans seek to hone the battlefield deployment of light. Dobra, nie wiem, które. Serio. Dobra, tutaj spalić wrogów, no to może to jedna. Rzeczywiście. No ale nie pasuje do stroju. A to? Jak to wygląda na rękawach? A to właściwie chyba tylko na jednym. Moment, już się zmieniło? Nawet nie zauważyłem? A, no super. Tak, mega turbo słabe papcie. Więc od razu Vec. Tutaj słaby kubraczek. Vec. Tu. Lepsze rękawice. Niestety nie mogę ich założyć, więc niestety Vec. Ale hełm. Ten Vec, ale... O cholera, on jest mega dobry. Aha. Holender, opłaciło się. A jak wygląda? Powinno być, kurczę, z grubsza to samo. No dokładnie, to samo, tylko bez antenki. Okej. Więc z tym się możemy pożegnać. Tak w sumie. No, right. Wszystko wyczyszczone. Tutaj, no, handgun mógłby zostać w sumie. No, ale na raka już może polecieć. Autentycznie. I to w takim wypadku też. A niech tak będzie. 5 weapon partów. Nieźle. Okej, kochani, serio, to w tym miejscu ja kończę ten materiał. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!